Dzień dobry, dzień dobry. Witam najserdeczniej na świecie w czwartym dniu turnieju. Mam nadzieję, że wytrzymamy do piątku. Mamy turniej, cały czas wisimy na 10% i zobaczmy, co tu nam dalej daje. No i tak, wszyscy na 20 standardowo, 300 przewagi. Mocny atakujący skład, tu będzie ciężko, żadnego lekarza. Będą nas sadzili jak ziemniaki na wykopkach. Tak przynajmniej coś mi się tutaj wydaje. No ale dobra, pożyjemy, zobaczymy. Co tu się wydarzy. O, fiolecik, super. Ale to nam nic nie zmieni, bo nie mamy zielonego właśnie. A za chwilę nie będziemy mieli lekarza. Musimy dać tak. Tu nie ma na co czekać. Dobra, leci dalej niebieski. Oj, zabrali mi niebieskiemu manę. Który to zabiera manę? Ganiu, jak się naładowałem, to on mi cwaniaczek manę zabrał. No oni są bystrzy, skurczygnaty. No zabij, kurde, tego Baltazara. Dobra, już nie mam zielonego, drugiego zielonego, czyli zaczynają od moich... Zobaczcie, co tu się dzieje. To jednak... Cały czas powtarzam, ta moc o 300-400 większa to jest jakiś kosmos. Tutaj to... Nie ma co liczyć, że nam nic nie zrobią. Ja go ledwo łechcę, a on mnie wali jak chce. Dobra, ja się skupiam na rozwaleniu drugiego, bo z nimi oczywiście nie wygramy. W ogóle nie ma opcji właśnie. Nawet nie możemy być blisko. Typowo atakujący zespół. Nie przy tej różnicy. Ponad 300 punktów. Wow, szybko poszło. Chyba jednak nie dotrzymamy do piątku. Dalej, ruszaj na bitwę. Tym razem cały żółty kolor, to tu by się jednak przydało. Poczekajcie, co robi ta panna? 120 wszystkim i plus 36 na krytyka. Nie, to tu chyba jednak bym wolał pójść drugim fioletem. Coś tak mi się wydaje. Tylko, że jak nie będzie fioletu, to się utopię. No ale no trudno, zaryzykujemy. Zaryzykujemy. No i zaryzykowaliśmy. Nie jest tak średnio, bym powiedział. Znaczy nie jest źle, ale też nie jest jakoś super dobrze, nie? Zobaczymy, czy tak coś zrobimy. Coś tu byśmy zrobili, ale co tu wymyślić? Co tu wymyślić? Nie, jednak damy tutaj, bo trzeba by tego żółtego dalej walić. Ok, i teraz fiolet by mi się naładował. Zobaczymy, czy odpali. O, na wszystkich wali i to tak 150. Na tym poziomie to nie jest mało. Dobra, jednego się pozbyliśmy. Niestety załadował się następny, ale dwóch się pozbyliśmy i załadował mi się zielony. Wow, jest super. To jest dobra informacja. To całkiem nieźle wyszło. Dobra, na początek się uleczymy. Następnie uderzymy sobie tutaj. W taki sposób uderzymy w niego. Bo on drugi cios zada komuś poważny. Dobra, no i jest pozamiatane, słuchajcie. Ale poszło. Tym razem zobaczcie, pierwsza... chciałem powiedzieć gładko. Pierwsza wojna szybko przegrana. Druga wojna... szybko wygrana. Turniejowa. No dobra, to spróbujmy w takim razie znaleźć trzeciego. Miałem nadzieję, że dostanę kogoś słabszego, ale ojej. I dostałem kogoś słabszego. Co tu się wydarzyło? Dlaczego nimi tak dali? Nie wiem. Nie będę dociekał, ale jestem zadowolony. Tylko co ja tu chcę zrobić? Jeszcze tylko zerknę na tego przeciwnika. Co on tutaj ma? Zielonego i sztaka, który wali dosyć mocno. 268, 260 obrażeń celowi na siódmym talencie. Dawa, 210 obrażeń, czyli też wali trzech. Jak on odpali, to już będzie ciężko. Nie mam niestety zrobionego tyruma, którego mi mówiliście, żeby zrobić, bo on ściąga efekty. Mam zrobioną meduskę, meneuzuzuzę, ale nie chciałbym iść w trzy zielone jednak tutaj, bo trzy zielone to nie najlepiej i oni mogliby mi namieszać. 320 i dezaktywuje obrażenia wrogów. No tak. No to jednak ta dezaktywacja wrogów jest tutaj u mnie ważna. Byłaby ważna, gdybym ją miał oczywiście. Ho, ho, ho. A ten jak tam wali? 290 plus 45 do ataku. Nie, nie, ty mi się tu nie wtryniaj. No właśnie, i co tu teraz zrobić? Mam tu, no bo tak, bo drugiego leczącego zielonego nie chcę, bo też ona chyba ściąga Belit, prawda? Dezaktywuje efekty, no oczywiście. Więc tak, Belit nie chcę, drugiego zielonego... Słuchajcie, no ja chyba muszę w tą meduzę pójść.
Tak mi się wydaje, bo jeżeli nie pójdę w meduzę, to szanse mam nieduże. Gdzie jesteś? Szanse mam nieduże. Nie podoba mi się to kompletnie, ale z drugiej strony nie chcę rezygnować z Krzewo Niedźwiedzicy i nie chcę rezygnować z Gravela, bo oni są bardzo fajni i jak odpalą. Ale tu jak nie dostanę zielonych klocków, to już będzie masakrator. No właśnie. Na początek uderzymy żółtym. Zobaczmy, czy coś nam się tu podniesie. Nic nam się tu dobrze nie podniosło. Uderzmy zielonym. I wywalmy żółty. I zobaczmy, co nam tutaj jest. Jest drugi zielony, to jest dobra wiadomość. I jest trzeci zielony po lewej stronie. Jest spoko. Prawie spoko. Tu zwłaszcza, że tego mocno naruszymy. Uleczymy się Gravelem. Odpalimy krzewinę, żeby Baltazar już walił w krzewinę. I przywalimy. Czy chcemy walić teraz w niego? Czy jego zabijemy? Właśnie, to jest pytanie. Bo jakiego nie zabijemy? Ile on ma? Gdzieś powinniśmy go zabić. No co? Czemu mamy go nie zabijać? Udało się. Dobra. Pierwsze koty za płoty. On nam w niedźwiadka i tu nawet nie zszedł poniżej tego naszego normalnego życia. Tu zielony by się przydał, ale nie wszedł. Wszyscy walą w niedźwiedzia, reszta jest wolna. Dobrze. Jest całkiem nieźle, a my ładujemy sobie zieloneczkę. Załadujemy sobie zieloneczkę, tak. Jeszcze się nie naładowała, oni cały czas w niedźwiadka nam stukają. No to my wykończymy może tego. Dobra. Jeszcze nie ma zielonego, ej. Już powinien być. Ale co nie ma, to nie ma. No dobra, zrobimy to w taki sposób, żeby się naładować zielony. Niestety zniszczy nam kogoś, bo już właśnie nie mamy Krzewo Niedźwiedzicy, ale to nie szkodzi. Ważne, żeby ją odpalić przed zaatakowaniem Jahangira, bo on nam będzie próbował wszystkich załadować, ale Jahangir chyba nie odpali mimo wszystko. Prawda? No i zgadza się. Dobra, no dwa zwycięstwa, jedna porażka. Co tam dalej? Spadliśmy, a właściwie weszliśmy do 5%. Tu już są szybsi. Na szczęście Gunnar jest postawiony na lewej stronie, to jest dobrze. Tego Beowulfa będzie ciężko wykończyć, bo on jest piekielnie mocny, tak jak powtarzam. Standardowa postać ma gdzieś tam 500-600 życia, tak jak u mnie ile ma standardowa postać, zobaczmy. No ten ma 800, ale to jest jakiś wyjątek. Chociaż 600 życia, 690 życia, 888, a to nie jest najgorzej. To nie jest najgorzej, myślałem, że mają mniej. I Jahangir też ma 855. Spoko. On jest na szczęście na niskim talencie. No zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym jego mościem. No dobra, ruszajmy zatem i zobaczmy, co nam się tu uda zrobić. Atak. Na szczęście są zielone i dobrze, bo zaryzykowałem po raz drugi, żeby z zielonymi pójść. Czerwony niepotrzebnie mi spada. Kompletnie go nie chciałem. To jest mały minusik. Ale dobrze, teraz tak, ściągnijmy z nich efekty, dajmy efekt na siebie i pociśnijmy fioletem na dzień dobry. Dobrze, uderzmy też w nią, tu by mi się więcej zielonego przydało, żeby spadło, to bym, o właśnie, super, jest dobrze. Ściągnijmy ten zielony, właściwie możemy tylko zielonym, fioletowym albo niebieskim atakować. Mamy meduskę, Bogu dzięki, na szczęście. To zrobimy tak. Tu zaatakujemy niebieskim, żeby ściągnąć żółtego. Świetnie. Uleczymy siebie. I fiolecik pójdzie w ruch. Nie ściągam na razie meduską, dlatego że właśnie teraz potrzebuję ściągnąć się meduską, żeby ściągnąć z nich te efekty. Pięknie. Ile mu zostało? 59 życia. Dobra, to uderzymy tak i uderzymy tak. Co to za litera V? Tu się pokazała. Otrzymuje dolegliwości ze statusu po dwóch turach. A, czyli on za chwilę dostanie dolegliwości ze statusu. Co mnie cieszy poniekąd. Dobra, idziemy dalej w fiolet. On się powinien załadować. On chyba nie zdąży dostać dolegliwości ze statusu, bo my go załatwimy. Okej, i podwójny atak fioletowego powinien tę sprawę zakończyć, a jak nie to zakończy, to niebieski klocek. Świetnie. Poszedł.
kolejny atak. Dalej. I ostatni atak w dniu dzisiejszym. Co nas tutaj czeka? 2853. Wszyscy na 20 oprócz na magę. Tu leczenie i ściąganie ze statusu. To mnie najbardziej boli, to ściąganie ze statusu, bo mi będzie dezaktywowało moją niedźwiedzicę. Ona leczy, on leczy, ale nie potrzebujemy tak naprawdę... Chociaż ta meduza... No nie, musimy dać jakiś inny kolor, bo to jednak... W razie jakby tamtego koloru nie było, to żeby wchodził jakiś inny. Zaatakujmy, czy lepiej na magę? Poczekajcie, jeszcze sprawdzę. Ona uderza, ma 550 i uderza 320%. A co robi na magę? Bo on jest na 8 talencie, chyba jako jedna z niewielu moich postaci. Na magę. Dobra. 550, 290. Dobra, to dajmy na magę. On jest jednak odporniejszy trochę. Atak mają podobny. Ale na magę jest trochę mocniejszy. No, ale niestety tutaj bardziej żółty widz nam teraz podpasował. Ale w nią walniemy czerwonym. Kurde, zobaczcie, no. Trzeba było iść żółty. Sieroto ty. A nie poszedłeś. No co, nic się tu nie naładowało. Skandal. Teraz za to się naładują oni. Zielonego nie naładujemy. Dobra, ściągamy ten żółty, bo tutaj nic nie wymyślimy. Teraz się załadujemy niebieskim. Mam nadzieję, że się załadujemy zanim... Właśnie, zanim odpali... A Ulmer! Niestety nie udało nam się. No trudno. To jest minusik. O, ależ pocno pociągnęli. Dobra, tu jesteśmy w czarnej dupie. Odpalamy to w taki sposób. Tu już nic nie zrobię. I ja to wiem, że ja tego nic nie zrobię. Nie przebiję się przez tych lekarzy. Ci lekarze na 20 levelu, oni są po prostu za mocni. Tym bardziej, że straciłem snajpera, jakim jest na magę. Nie wiem, czy uda mi się chociażby jednego ściągnąć. Aha, fioletu też już nie mam. Jakbym poszedł w żółty, to może by było ok, ale nie poszedłem w żółty. Czego teraz żałuję? Ci się będą cały czas leczyli. Nic tu nie wymyślimy, drodzy Państwo. Ale szybko poszło. Tak jak powiedziałem, 20-levelowcy są dużo lepsi ode mnie. Ok, na ostatni dzień turnieju jutrzejszy zostały mi jeszcze dwie szanse. Mam nadzieję, że będziemy dostawali słabszych przeciwników. No dobra, dzięki serdeczne. Pozdrawiam i do usłyszenia, hej. Podoba Ci się ten kanał? Wesprzyj mnie na Zrzutce lub na Patronite, zasubskrybuj kanał i daj lajka. Dziękuję.